Fragmenty warsztatów i wykładów Zatliczyńskiego Uniwersytetu Ludowego. Uczestnicy, głównie w wieku dojrzałym, siedzą przy stołach w przestronnej sali. Na tle obrazu napisy: rękodzieło, krawiectwo, kulinaria, nowe technologie, fotografia, sztuka. Napis: projekt ZUL, aplikacja. Poniżej logo Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Zatliczyńskiego Centrum Kultury. Warsztaty. Instruktorka rozdaje papierowe serwetki z nadrukiem przedstawiającym czerwone kwiaty gwiazdy betlejemskiej. Uczestniczące w zajęciach panie wycinają kwiaty nożycami. Jedna z uczestniczek nakleja wycięte kwiaty na kartkę świąteczną. Mówi Małgorzata Czas-Gronowska z Centrum Artystyczno-Hobbystycznego Arabeska. Prowadziłam dzisiaj warsztaty z seniorami, z karteczek ze scrapbookingu. Były robione dwie karteczki w formie trójwymiarowej. Jedna techniką dekupażu, druga z dziurkacza wycinane listeczki plus doklejone elementy. Jeżeli chodzi o scrapbooking, to w tej chwili jest to bardzo popularna technika. Coraz więcej materiałów się pojawia do tworzenia tej techniki. Niektórzy ludzie żyją wręcz nawet z tego, tworząc zaproszenia różne na śluby, na komunie, na chrzest. Dużo można różnych technik łączyć z tym, czyli dodawać właśnie, tak jak między innymi chociażby było dzisiaj, że dodaliśmy sobie dodatkową technikę dekupażu. Można też inne techniki zastosować, embossing, stemplowanie, quilling. Napis: projekt ZUL, aplikacja, realizowany przez Zatliczyńskie Centrum Kultury, dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.